Bajka o czarnej owcy. Daleko, daleko, za górą, za rzeką, była sobie zielona łączka, na której pasały się owce. Owiec pilnował duży biały pies owczarek. Wszystkie owce słuchały owczarka, bo był ich przewodnikiem i dbało o to, żeby nie wpadły w kłopoty. Pamiętajcie, owieczki, żeby zawsze trzymać się stada. I nigdzie samemu się nie oddalać. Przypominał im codziennie rano owczarek, kiedy pasły się na swoim zielonym pastwisku. W lesie są wilki, które lubią posmakować owczego mięsa. Nie zbliżajcie się też do dużej rzeki pod lasem, bo jest głęboka dla owiec. A w górach jest zbyt niebezpiecznie, bo można się sturlać w przepaść. Owce słuchały owczarka, trzymały się razem i nie oddalały się nigdzie bez potrzeby. Dobrze im się wiodło, miały pod dostatkiem trawy i wody w pobliskim strumyku. Wszystkie owce w stadzie były białe, za wyjątkiem jednej, która była całkiem czarna. Nazwano ją przez to czarną owcą. Któregoś dnia, kiedy czarna owca podjadła już sobie trawy i popiła wodę ze strumienia, Legła na łączce i wygrzewając się w słońcu, zaczęła rozmyślać. Zastanawiała się, dlaczego tylko ona jest czarna, a reszta siostrzyczek jest biała. W końcu wymyśliła, że skoro tylko ona ma czarny kolor, to jest wyjątkowa. Od tej wyjątkowości pomieszało się jej nieco w głowie i znużona myśleniem usnęła. Przyśnił jej się sen, że to ona przewodzi stadem, a nie owczarek. Kiedy się przebudziła, stwierdziła, że skoro ona jest czarna, a przez to wyjątkowa, to jest także najmądrzejsza. A przez to, że jest najmądrzejsza, to powinny słuchać jej inne owce. Czarna owca koniecznie chciała podzielić się tą nowiną z innymi owcami. Wspięła się więc na pagórek i wygłosiła oświadczenie. Hej, owce! Od dzisiaj to ja... Czarna owca, będę wam przewodzić i mówić, mówić wam, co jest dla was dobre. Beczała z wysokości swojego pagórka. A dlaczego ty masz nam przewodzić? Zapytała jedna ozowiec. Bo jestem czarna. Odkrzyknęła czarna owca dobitnie i z dużą pewnością siebie. Że oczywiście jest czarna. Przytakiwały owce między sobą. To, że jesteś czarna, nie oznacza, że możesz przewodzić stadu, odezwał się owczarek. A właśnie, że mogę, krzyknęła czarna owca. Ja jestem owcą, a ty jesteś psem. Pies nie może że przewodzić owcom. Pies może sobie przewodzić innym psom. To owca powinna przewodzić owcom. — Owca da owiec! Owczarek był mądrym psem i nie zamierzał dyskutować z czarną owcą. — Jeżeli owce zgadzają się na zmianę przewodnika, to proszę bardzo, nie będę przeszkadzał i sobie pójdę — powiedział. — A więc? Kto się nie zgadza? — zapytała czarna owca w wysokości swojego pagórka. Zapadła cisza. Słychać było tylko szmer pobliskiego strumyka. Żadna z owiec nie zaprotestowała. Czarna owca wyprostowała się dumnie. Od teraz jestem przewodnikiem stada ozdabiła uroczyście. Owczarek popatrzył na owce, odwrócił się i odszedł bez słowa. Po tak spektakularnym sukcesie wyborczym, Czarna owca zarządziła przeprowadzkę stada na łączkę pod lasem. Idziemy nad łączkę pod lasem. Tam jest lepsza trawa, więcej wody w dużej rzese i cień pod drzewami. Będziemy mieć dużo jedzenia, mnóstwo wody i odpoczynku. Owce posłusznie poszły za nowym przewodnikiem. Co prawda pamiętały, że owczar go strzegał przed lasem, w którym są wilki, i przed nurtem głębokiej wody. Ale to czarna owca była teraz przewodnikiem i to ona teraz rządziła stadem. Trawa na łące pod lasem smakowała tak samo jak ta na starym pastwisku, ale czarna owca twierdziła, że smakuje znacznie lepiej i wszystkie owce przyznawały jej rację, bo nie chciały jej urazić. Kiedy już zdrowo sobie pojadły, zaczęło im się chcieć pić. Poszły więc nad pobliską rzekę. Nie był to spokojny strumek, jak na starej łączce, ale duża, rwąca rzeka. Woda była w niej głęboka i szybko płynęła w kamienistym korycie. Owce ze strachem zbliżyły się do brzegu. Widząc ich niezdecydowanie, czarna owca podbiegła do nich i zaczęła zachęcać. No dalej, owieczki, pijcie zdrową wodę! krzyknęła i pchnęła kilka owiec z tyłu. Owce powpadały na siebie, zaczęła się panika i te zwierzęta, które stały na bliżej brzegu, znalazły się w wodzie. Natychmiast porwał je rwący nur. Odpłynęły z żałosnym beczeniem o ratunek. – No widzicie, niezdary? Coście narobiły? – krzyczała czarna owca na resztę owiec, które zostały na brzegu. – Nie pchajcie się tak! Każdej wody wystarczy! Zmniejszone stado w końcu zaspokoiło pragnienie, mimo że kilka owiec jeszcze wpadło do wody. Wieczorem owce pokładły się na trawie i poszły spać. Nie dane im jednak było wyspać się tej nocy. Z lasu wyskoczyły głodne wilki i porwały kilka owic ze stada. Czarnej owcy nie zabrały, bo była czarna i w nocy nie było jej zupełnie widać. Nazajutrz czarna owca zarządziła kolejną przeprowadzkę w miejsce, gdzie, jak zapewniała, żaden wilk się nie pojawił. Idziemy w góry, powiedziała. W góry? Przestraszyły się owce. Tak, w góry. Wysoko w górach nie ma wilków. Idziemy. Owce pamiętały, co prawda, że owczarek przestrzegał przed górami, bo trudno się tam chodzi, jest dużo kamieni, niewiele trawy, i można spać w przepaść. Ale owczarka nie było, a góry wydawały się lepsze niż wilki wyskakujące z lasu. Poszły więc za czarną owcą. Kiedy zaczęły spinaczkę, szybko się zmęczyły, bo niewiele zjadły od rana i miały niewiele siły. Może odpoczniemy czarna owco i podjemy trochę trawy. Jesteśmy zmęczone, zaproponowały owce. Będziecie odpoczywać, jak wejdziemy na górę, oznajmiła owca i dalej się wspinała. Ja mam dość. Nie idę, dopóki się nie najem i nie odpocznę odpowiedziała jedna ze starszych owiec, a reszta stada zaczęła beczeć, co znaczyło, że bardzo im się ten pomysł podoba. Coś ty powiedziała? Sprzeciwiasz się przewodnikowi? warknęła czarna owca. Już ja cię nauczę rozumu! Krzyknęła i zaczęła biec z góry w kierunku nieposłusznej owcy. Rozpędziła się jednak tak bardzo, że zaplątały się jej nóżki. Potknęła się o jakiś kamień i zaczęła koziołkować tak prędko, że nie było widać, gdzie głowa, gdzie nogi, a gdzie zat. Przekoziołkowała obok zmęczonych owiec, odbiła się od skały i spadła w przepaść. Owce popatrzyły po sobie i bez słowa zaczęły schodzić z góry. Wróciły na starą łączkę, gdzie z wielką radością zobaczyły samotnego owczarka. Od tamtego czasu już nigdy żadnej owcy nie przyszło do głowy, żeby samodzielnie przewodzić stadu. Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Zapraszam, subskrybujcie kanał Poczytaj Mi Prosie tutaj na YouTube. Zapraszam was także na Facebooka. Poczytaj mi Prosie, lajkujcie i komentujcie. Hej.